Każda historia ma dwa oblicza. Podobnie jak wacik kosmetyczny. Tyle, że ten ma inną teksturę. Jedna jest gładka i przeznaczona do bardziej wrażliwych obszarów twarzy, na przykład oczu, a druga szorstka. Pomaga usunąć makijaż i oczyścić twarz w mniej wrażliwych miejscach, takich jak czoło. Jeśli macie w domu kwiaty, prawdopodobnie zauważyliście dziury w dnie doniczek. Dzięki nim wasi zieloni przyjaciele żyją długo i szczęśliwie. Otwory są potrzebne do odprowadzania wody. Gdyby nie one, woda gromadziłaby się w doniczce, co mogłoby doprowadzić do obumarcia rośliny. Ponadto dzięki otworom korze nie mogą rosnąć i rozprzestrzeniać się poza granice doniczki. Czy zauważyliście, że okulary pilotki mają najczęściej zielone soczewki? Jest to związane z ich historią. Po raz pierwszy pojawiły się w latach 30. ubiegłego wieku. Wcześniej piloci nosili gogle, które chroniły ich oczy podczas lotu. Duże wysokości, rażące słońce i temperatury poniżej zera stanowiły nie lada wyzwanie. Gogle rozwiązały ten problem, ale wówczas pojawił się nowy. Ze względu na dużą różnicę temperatur pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną stroną gogli, szkła zaparowywały i zasłaniały pilotowi widok. Firma Bausch & Lomb wymyśliła więc otoczone lekką metalową ramką szkła w kształcie łezki. Soczewki były ciemnozielone, ponieważ odcień ten blokuje niebieskie światło, które było uciążliwe, gdy piloci lecieli ponad linią chmur. Dodatkowo zielone soczewki redukują odblaski oraz poprawiają kontrast i ostrość widzenia. Otwory po bokach konwersów. Czy to naprawdę konieczne? Cóż, dzięki nim powietrze może swobodnie wpadać do buta, dzięki czemu stopy mniej się pocą. Możecie też wykorzystać je do spersonalizowania waszych trampek i wiązania ich na różne sposoby. Plastikowe butelki mają rowki z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki nim łatwiej jest w upalny dzień chwycić śliską od skraplającej się na niej wody butelkę. Gdybyście po treningu z poconymi rękami próbowali złapać gładką butelkę, ciężko byłoby wam ją utrzymać. Po drugie, dzięki tym wypukłościom producenci mogą stosować cieńszy plastik, czyli potrzebują mniej materiału do produkcji. Cieńszy plastik nadal jest wystarczająco twardy, aby butelka zachowała swój kształt. Drewniane wieszaki na ubrania nie tylko ładnie wyglądają. Zazwyczaj wykonane są z drewna cedrowego, które sprawia, że w szafie przyjemnie pachnie, a insekty omijają ją szerokim łukiem. Drewniane wieszaki są też dość twarde, więc przydają się do ciężkich ubrań, takich jak kurtki, a do tego trudno je uszkodzić, więc posłużą na dłużej. Być może zauważyliście, że na dole pasty do zębów znajduje się kolorowy kwadrat. Te bloczki są najczęściej niebieskie, czerwone, zielone i czarne i pełnią funkcję swego rodzaju znaków rozpoznawczych, ponieważ dzięki nim maszyny produkcyjne na linii montażowej wiedzą, gdzie i kiedy należy przeciąć tubkę i uszczelnić jej końcówkę. Niektóre buty mają z tyłu pętle. Pewnie to taka moda, co? A może producenci dodają je dla zabawy? Okazuje się, że pętle nie są bezcelowe. Dzięki nim łatwiej jest włożyć but na stopę. Jeśli chcecie, możecie też powiesić za nie buty lub użyć, aby ciaśniej je zawiązać. Czas na spowiedź. Kojarzycie te końcówki, które kupiliście w pakiecie z odkurzaczem? Czy wy też schowaliście je na dnie szafy i nigdy po nie nie sięgaliście? Chyba warto to zmienić, ponieważ mogą one bardzo ułatwić sprzątanie domu, a w szczególności tych trudno dostępnych miejsc, do których podstawowa końcówka nie dociera. Wszyscy wiemy, do czego służy obieraczka do warzyw, ale czy wiecie, że oprócz obierania skórki z marchewki lub ziemniaków możecie obrać nią cebulę? Dzięki temu zaoszczędzicie nie tylko czas, ale i mnóstwo łez. Niektóre swetry mają dość specyficzne oprzycie kołnierzyka, układające się w literę V. Prążkowana wstawka, podobnie jak ściągacze w oprzeciu i rękawach, miała ułatwiać założenie swetra bez ryzyka, że straci on swój kształt. Ten maleńki trójkącik rozciągał się, dzięki czemu włożenie go przez głowę było łatwiejsze. Zadaniem przeszycia było również wchłanianie potu. We wczesnych wersjach swetrów przeszycie w kształcie litery V znajdowało się zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale z czasem z tego drugiego zrezygnowano. Dziś wstawka w kształcie litery V pełni raczej funkcję dekoracyjną, ponieważ producenci zaczęli projektować kołnierze w kształcie litery V, nie używając do tego prążkowanego materiału. Jaskrawe, kolorowe kwadraty lub koła, które widzimy na opakowaniach żywności, nie informują nas o witaminach, minerałach czy smakach. I nie, nie jest to jakiś tajny kod. Oznaczenia te przeznaczone są dla inżynierów poligrafów. Nazywa się je paskami kontroli koloru lub paskami densytometrycznymi. Podczas procesu drukowania opakowań producenci używają ich, aby sprawdzić, czy farba jest prawidłowa. Porównując kolor tych bloków, są w stanie stwierdzić, że marka ma spójną i rozpoznawalną jakość na całym świecie.
Większość drukarek używa tylko czterech kolorów – odcienia żółtego, purpurowego, niebieskiego i czarnego. Niektóre drukarki wyposażone są w dodatkowe kolory, takie jak zielony, pomarańczowy czy fioletowy. Z tego względu na niektórych opakowaniach czasem widzimy wiele kwadratów. Testują one każdy kolor atramentu. Marginesy w zeszytach nie służą do robienia notatek. Wymyślono je, aby chronić zapiski przed szczurami, które swego czasu często zamieszkiwały ludzkie domy. Szczury znane są ze swojej diety obejmującej w zasadzie wszystko, nawet papier. Ludzie zaczęli więc dodawać szerokie marginesy jako przystawkę, która miała napełnić brzuszki gryzoni, zanim dotarły do głównego dania, jakim były zapisane strony. Blisko wycięcia w klapie garnituru znajduje się dziurka na guzik, którą producenci zaszywają tak, że nie można jej przerwać, nie niszcząc przy tym odzieży. Kiedy porównacie ją z drugą klapą, zobaczycie, że ta jest zupełnie gładka. Taką nieprzerwaną dziurkę na guziki znajdziecie nie tylko na marynarce od garnituru. Mają ją również koszule, płaszcze i kilka innych części garderoby. Dlaczego? Odpowiedzi należy szukać w historii. Pierwsze klapy pojawiły się na początku XIX wieku. Wcześniej mężczyźni nosili głównie surduty z wysokimi kołnierzami, które zapinali aż do samej góry. W upalne dni obniżali kołnierzyki, a górny guzik zostawiali rozpięty. To była ulga od gorąca, a dodatkowo wywinięte kołnierzyki symetrycznie układały się na klatce piersiowej, co dziś kojarzymy jako klapy. Ludzie przestali używać górnej dziurki od guzika po tym, jak wymyślili klapę. No chyba, że podczas jakiejś formalnej okazji, kiedy wkładali tam kwiatek. Twórcy garniturów pozostawili ją jednak jako element dekoracyjny. Woreczki na herbatę. Dość łatwo domyślić się, do czego służą, ale mogą przydać się również do odświeżenia obuwia. Wystarczy włożyć torebki herbaty, nieużywane oczywiście, do butów na całą noc. Kiedy wy będziecie spali, herbaciane saszetki będą skutecznie pochłaniać wszystkie niechciane zapachy. Klipsy biurowe również mają dodatkowe zastosowanie. Można nimi spiąć pieniądze. To samo dotyczy spinaczy do papieru. Jeśli wasza ulubiona bransoletka się zerwała, a wy nie chcecie jej ściągać, spinacz może pomóc. Wystarczy zaczepić go przez każdy koniec, mocno skręcić i bransoletka jest jak nowa.